Dzisiaj z LEGO można już zbudować wszystko, a ja przed chwilą dostałem listę najbardziej niesamowitych konstrukcji LEGO, jakie kiedykolwiek pojawiły się w internecie. Do tego samochodu użyli ponad 400 tysięcy klocków LEGO. To jest naprawdę dużo. W ogóle, co jest niesamowite, ten samochód normalnie nie odpalił. Wyobraźcie sobie, jakbyście wyjechali tym na miasto, ktoś by was uderzył, cała droga byłaby rozsypana w LEGO i przez to na przykład by musieli zamknąć tę drogę. I to jest niesamowite. Spoiler jest z LEGO, drzwi są z LEGO, opony są z LEGO, to wszystko jest z klocków. Ciekawe, jak wygodne są te siedzenia z LEGO. Czy one by wam się jakoś wbijały w te plecy? W tym samochodzie macie nawet kamery cofania. Ja w większości samochodów, którymi jeździłem, takiej kamery nie miałem. Jeśli myślicie, że ta konstrukcja LEGO jest ciekawa, to oglądajcie dalej. Ktoś ten mały klocek LEGO zamienił w jedną wielką kanapkę. Mamy tam pomidora, mięso, sałatę, właściwie tam jest wszystko. I ciekawe, co by się stało, jakbyście coś takiego ugryźli. Może jednak nie próbujcie, to był bardzo zły pomysł. Rozumiem i nie rozumiem. Mój mózg teraz zaczyna łączyć fakty, kropki, coś połączył, ale nie do końca. To jest postawiony Titanic z LEGO, jaki w ogóle to jest wielki, jaki ten zestaw jest gigantyczny. Pamiętam, jak ja sam się kiedyś bawiłem LEGO i to była moja największa miłość z dzieciństwa. A tak prezentuje się Titanic, który właśnie został zatopiony. Ała. Wyobraźcie sobie, że budujecie to na przykład przez tydzień, a potem to się wszystko psuje. Jak wygląda najwyższe drzewo z klocków LEGO i gdzie ono jest? Chcę wiedzieć! Pokaż mi, proszę! Kreatywności znajduje się w Billund w Danii. Proszę pani, pani odblokowała moje nowe marzenie. Czy wy to widzicie? Ja autentycznie mam gęsią skórkę, no przysięgam. I wykonano go z ponad 6 milionów. Ten film obudził moją dawną miłość. Wow! Czemu my nie mieliśmy wycieczek szkolnych do takich miejsc? Przecież to by były najlepsze wycieczki szkolne na świecie. Ja tam pojadę. To jest moje marzenie z dzieciństwa. Ktoś cały dom zamienił w jedną wielką stację kolejową z LEGO. Spójrzcie, ile w ogóle tych torów jest. Idzie to przez ogródek, między krzakami, pod samochodem. Ja coś takiego chcę autentycznie. W tym momencie przypominam sobie, jaka to zawsze była frajda. Ja nie wierzę. Jest się zastanawia, co tu się stało. On już wygląda na takiego, co już przywykł do jeżdżących pociągów po domu. I cała ta trasa ma 120 metrów. Jest tam, cały czas obserwuję, zastanawiam się, co to jeździ. Czy to można zjeść? Ja nie wiem, co zaczyna mi się bardziej podobać. Ta stacja cała, czy ten basen obok? Jedno i drugie jest fajne. Matko, ta trasa się nie kończy. I bez kitu to dalej jedzie. Wciąż jedzie. Mnie tylko dziwi jedna rzecz, że ten kot się na to nie rzucił. W moim przypadku laleczka by się tym chętnie zainteresowała. Co tu się podziało? Gdzie wy wynieśliście to LEGO? Przecież to jest istne tsunami teraz. Czy ta łódka przetrwa, czy nie? Czy się zatopi? Czy utrzyma się na wodzie? I z jakiegoś powodu połączenie LEGO oraz wody jest jakieś ciekawe. Nie umiem tego wyjaśnić, ale straszną satysfakcję mi sprawia, jak te wszystkie klocki są zalewane. Może dlatego, że ja nigdy tego nie robiłem. Ja te klocki dbałem, jak po prostu to było święte. Dla mnie. To wielkie miasto ktoś budował przez ponad 2 lata. To jest na cały rozmiar pokoju. Dalej macie tutaj masę domków, koleje, macie tutaj wiatrak i nawet wielkie góry. I patrzcie w ogóle, jak las w tych górach jest idealnie rozłożony. To z jakiegoś powodu tak pięknie wygląda. To są po prostu, wiadomo, drzewka poukładane, ale to tak dobrze wygląda. Tunel nawet. Ciekawe, dokąd prowadzi. Śmiesznie, jakby można było pod tym tunelem przejść na przykład do innego pokoju w domu. Ej, bez kitu tak jest. To jest jeszcze większe niż sądziłem. Całe to miasto rozciąga się na kilka pokoi w ogóle. Macie nawet tutaj dziki zachód. To są różne światy w ogóle z tego zrobione. To jest ten jeden kolega, którego bym chciał codziennie odwiedzać kiedyś, nie? To była dla mnie największa dawka szczęścia bawić się w czymś takim, takim miejscu. Wtedy ja bym był tym młodszym kuzynem. O, a tu się nawet buduje SpaceX, tak to trochę wygląda. Z tego co tutaj widzicie, powstała maszyna do robienia pizzy. Jak ja kiedyś budowałem z LEGO, to autentycznie to się budowało domek. Tyle. A teraz wsypujecie do tej maszyny ser, dajecie kiełbę, co tu się podziało? Ja chyba serio sobie zaraz jakieś LEGO kupię, nie? Mamy ciasto, ketchup się nakłada, ja mam tylko jedną rozkminę, jak oni będą chcieli to ciasto podgrzać. To nie ma prawa się udać. W ogóle to byłoby fajne. Ja bym chciał pójść do takiej restauracji, w której wszystko serwują wam z LEGO. Ja mam wrażenie, to jest moje nowe marzenie, nie? Ciekawe, czy jakoś trzeba później te maszyny mocno domywać. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj robicie pizzę, odstawiacie tę maszynę na rok, a potem się okazuje, że tam został jakiś ser. O nie, ale cała ta maszyna nie podgrzeje wam tego, jednak musicie ją do piekarnika włożyć. Łocie panie, to nawet ma swoje ostrze ta maszyna. Ciekawe, jak bardzo to jest niebezpieczne w rękach osoby, która tego nigdy nie konstruowała.
Ale czadowa wieża Eiffla w ogóle. Ja kojarzę, że chyba kiedyś coś takiego Citrox zbudował i to zajęło znacznie więcej czasu, niż ktokolwiek by się mógł spodziewać. Ale budowla jest super, mieć coś takiego na chacie? Ja naprawdę już zaczynam mieć problem, co ja na koniec odcinka zamówię. Jeśli szukacie jakiegoś samochodu, ale że to wam się nie podoba, to uwaga, ciekawostka, możecie zbudować swój. Tak jak ten ziomek, samochód jedzie, gość jedzie, wszyscy się cieszą. Trochę będziecie wolno dojeżdżać, to nie wiem, do szkoły, do pracy, ale i tak ten samochód będzie najlepszy ze wszystkich, jakikolwiek ludzie zobaczą na ulicy. Ale czad, podwodny tunel dla pociągu. Dlaczego mi to sprawia tyle radości? Mimo, że ta przejażdżka trwała jakieś 3 sekundy, to to były najlepsze 3 sekundy tego filmu. Czy to będzie jakaś szczelba, czy co to będzie? Jak zarąbał temu kockowi. Co ja właśnie zobaczyłem? To jest brutalne. Kiedyś tak nie było. Mam wrażenie, żebyście przetrwali tydzień używając tylko rzeczy z Lego. I to brzmi jak całkiem fajny pomysł na film. Buty z Lego. Ciekawe, czy to jest takie wygodne. To znaczy, wiecie, jak staniecie na Lego, to jest najgorszy ból. Nie ma gorszego. A buty z Lego mam wrażenie, że są ciągłym ból. Może nie, może no wcale wygodne. Nie wiem. Coaster z Lego. Jazda. Ja chcę wiedzieć, co się stanie, jak on będzie zjeżdżał. I czy to będzie zjeżdżało tak szybko, jak sobie wyobrażam. Tu jak pieszył chłop. Dobra, to jest szybsze niż sądziłem. Czemu to się tak rusza? Jak to działa? Obcie panie. Genialne. A potem przychodzi wasz młodszy kuzyn, który gra w piłkę w pokoju i przez przypadek trafia tam, gdzie nie powinien. Patrząc na poprzednią budowlę, to boję się wiedzieć, co z tego wyjdzie. Taki mały niewinny, mam wrażenie, że jakieś wielkie nie wiadomo, co z tego wyjdzie, bo coś bardzo dziwnego. Czuję się nielegalnie oglądając ten filmik, bo jeszcze nie wiem, o co tu chodzi. Na razie to wygląda tak niewinnie, nie? Takie małe i w ogóle. Okej, już jednak nie jest takie małe. No właśnie, i dlatego mówię, że czuję się nielegalnie oglądając. Co ten pan właśnie zrobił? Ten pan miał wizję, ten pan miał plan, nikt w niego nie wierzył, nawet ja. A on nagle zgiął Lego. Z Lego zrobił koło. To jedno z drugim się nie łączy. Proszę pana, niech pan tak nie robi. Czemu w ogóle to jakoś nie pęka z tej jednej strony na górze, nie? Co? Jak to będzie grało, to ja się poddaję, nie? Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. A właściwie nie usłyszę. I... gra! Ja coś takiego chcę, nie? Fortepian z Lego. Czemu tego nie było kiedyś? Prasa hydrauliczna z Lego. Co? Wiecie, prasa hydrauliczna to jest to, co tak jażdży różne w ogóle ciężkie, twarde przedmioty, kule do kręgliny, dziadostwa. A wy na przykład ty możecie zniszczyć, nie wiem, truskawkę. Ale to nie zmienia faktu, że ta presa jest 100 razy lepsza niż zwyczajna. Ciekawe, co mi się stało, jakbyście tam palucha wsadzili, jak on to ma moc, nie? Co? Co ja zobaczyłem? Jak to działa? Jak? Wygląda jak takie ceraty pod talerz, ja też zawsze jak skręcałem, jak byłem mały. To jest trochę inny level, nie? Ej, ktoś zbudował cały wielki park wodny z Lego. Macie tu jedną zjeżdżalnię, drugą, trzecią nawet na takim kajaku, ale mega. Jest też wielki basen, plaża, to jest najlepszy akwapark, jaki widziałem. Na drugiej kolejce zjeżdżacie z innej wysokości. Jak w ogóle rzucili tym typem, wyobraźcie sobie, taki normalny akwapark. Wchodzicie i rzucają wami tak po prostu na jakieś zjeżdżalnię. A idźcie, pójdźcie. Ciekawe, czy ten chłopak jeszcze żyje. I zjazd kajakiem. To jest ten najlepszy moment, gdy tak powolutku wjeżdżacie na samą górę i zaraz będzie tutaj taki szybki zjazd, nie? To jest zawsze najlepszy w każdych akwaparkach i ram da ram. Jesteście. Ja bym się tym bawił cały dzień i noc. Niektóre konstrukcje z Lego są po prostu tak kreatywne, że to jest niesamowite. Możecie na przykład zrobić sushi. Normalnie jest ono drogie, nie każdy lubi, ale każdy lubi Lego, więc jakbyście mieli ochotę, to polecam. Ale może nie jedzcie. Jeśli myśleliście, że te wszystkie budowle były ciekawe, to spójrzcie teraz na to. Ten gość zamienił polany w podziemny, sekretny tunel z Lego. Brzmi fajnie, prawda? Kupili masę klocków, strasznie dużo, autentycznie. Wykopali wielką dziurę, rozłożyli ściany w ogóle dookoła i zalali wodą. Najgorzej będzie, jeśli te wszystkie ściany z Lego z jakiegoś powodu by się ugięły pod wpływem ciężaru wody. To jest całkiem możliwe w sumie. Ciekawe, czy to przetrwa. Ale wydaje mi się, że to jest najlepsza misja wakacji, jaką ci ludzie mogli mieć. Uwaga! Przyszli tam następnego dnia i okazuje się, że faktycznie ściany się ugięły. O nie! Najgorzej! Przez kilka następnych dni musieli dokładnie wszystko przebudować, stworzyć mocniejsze stelaże, tylko dlatego, aby na końcu mieć dokładnie to. Mieć podziemny basen z Lego, fajna sprawa, serio. Patrzcie, to jest detali różnych, nie? Jakieś węże, posągi, budowle, to jest moc. I ten moment, gdy po wakacjach nauczycielka was pyta, co robiliście przez wakacje, a tymczasem jak to cholera jej wyjaśnić? I tak samo ciężko jest wyjaśnić ten basen, który nie powinien w ogóle istnieć, więc subskrybujcie kanał i widzimy się w tamtym odcinku.